dojechało autko RSM-u ostatnie. Była S-ka niedawno, teraz 32. No, Smaudyt, już bardzo zrobię reklamę, a co tam? Biorę już od nich już długo, długo. Lecą pieniądze. To tak widzimy. 5, 10, 15, 20, 30 idzie. Leci, 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 leci. Tak, ten jeszcze by przyjął z 500 litrów. Ten jest full. Tu nie widzicie, ale... O, teraz widzicie. Nie jest to pełna. Tam by jeszcze troszeczkę też weszło. Ten jest taki. I mamy jeszcze malutką końcóweczkę, tam jeszcze przelewamy, żeby się reszta zmieściła i jest luks. I będę miał do Was pytanie o ten RSM Optima, ale to jak to jest? Stosujecie? Ktoś to dawał? Mieszacie te mikroelementy? Powiedzcie, jak to wygląda? Ale to chyba jeszcze sobie pogadamy może ale, wcześniej. Ale ogólnie ciężko, tu zbita ziemia i tak dalej. Tragedia, po prostu tragedia. No, słuchajcie, właśnie teraz dwa słowa o tym RSM-ie Optima. Wiem, że to pewnie niektórzy z Was widzieli na kanale, z tego co pamiętam, to się nazywa Nawozy EU. Tam chłopacy pokazywali, nie pamiętam jak ta osoba się nazywała, za to przepraszam, ale no, rolnika, który stosował RSM i dodawał do niego mikroelementy. I teraz mamy ten możliwość zakupu RSM Optima. Ja już wcześniej miałem zamówiony nawóz, więc jakby nawet się nie interesowałem, szczerze mówiąc, za bardzo tym, jak on wszedł, to była taka nowość, chociaż wiem, że wcześniej już taki RSM był. I teraz powiedzcie, czy ktoś z Was stosował wcześniej? Bo wiemy, mamy świadomość chyba wszyscy tego, że tych składników tam są, no, śladowe ilości, można powiedzieć. No, może śladowe. No, nie ma tego jakoś tam dużo. No, zresztą w każdym w sumie, w tym nawozie mikroelementowym, do tych nawozów jest, jak sobie przeliczymy w jednym kilogramie, to tam, no, nie ma tego jakoś tam bardzo dużo. Tutaj jakby za RSM-em przemawia to, że ilościowo go dajemy więcej, tak? Jak damy, że tam, nie wiem, jest go 0,0 ileś tam procent, ale damy 500 kilo, policzymy, no to pewnie to będą podobne ilości jak w tych mikroelementach do listny. Teraz powiedzcie, jakie macie doświadczenie? Ja nigdy nie dawałem w ten sposób mikroelementów. Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem też, jaka jest różnica w cenie, bo to na pewno jakby jest najważniejsze w tym wszystkim. Trzeba by sobie przeliczyć, czy warto w ten sposób. No i teraz kolejne zagadnienie. Wiemy, że mikroelementy są lepiej, w większości przypadków lepiej pobierane w warunkach kwaśniejszych, same nawozy lepiej w takich warunkach zbliżonych do obojętnych, tak? Przy tam pH, nie wiem, 6-7. Znowu mikroelementy bardziej przy kwaśnym tym odczynie. To tak się trochę w sumie może kłócić. Ale jeżeli, nie wiem, macie jakieś tam doświadczenie i z Waszych doświadczeń wynika, że ma to sens, jakbyś sobie to przeliczył, że się w sumie to opłaca, takie jednorazowe stosowanie, no to kurde, no to czemu nie, nie? Tak się zastanawiam, bo zawsze jest to jakaś tam rzecz, którą i tak dajemy, tak? Dajemy ten RSM. Jeżeli miałbym dać teraz RSM wzbogacony, a później ewentualnie kupować i dodatkowo wrzucać do opryskiwacza, a efekty byłyby takie same, no to wolałbym chyba dać w tym RSM-ie. Dać za jednym laniem, bez dodatkowego mieszania i tak dalej. Wiem, że właśnie w tym materiale z nawozy EU, no tam rolnik, który tak dawał, to był zadowolony. Czy jakieś tam ścisłe doświadczenia robił? Nie wiem. Ja tak sobie, no, tak sobie rozkminiam, jakby to wyglądało. Dojeżdżamy do poprzeczniaka, tutaj rzepak sąsiada. Rzepaków ogólnie w tym roku, powiem Wam, dużo nasianych jest, nie? Tak, nie wiem jak to wygląda w Waszych terenach, ale u nas tutaj naprawdę rzepaków jest dużo. W sumie ja mówię, że u nas rzepaków jest dużo, a sam mam dużo, bo tyle rzepaku to nie pamiętam, czy my kiedykolwiek mieliśmy, bo jest tego 60 hektarów, więc bardzo dużo. I też, o co mogę powiedzieć, to że po tych kilku dniach ciepła, wcześniej troszeczkę tam popadało, to co mogę powiedzieć, to że rzepaki, i tam jeszcze gdzie dosypałem sobie tego meganu, tak, no czyli tak naprawdę to jest oj, dobra, już niepotrzebnie włączyłem, bo tu już głupiejesz przy zawracaniu, przy cofaniu.
Bo to nie jest jakiś tam nowoczesny nawóz, w sensie, że jakaś tam całkowita nowość. O, zobaczcie, to już wam... A nie, to wam dopiero pokażę, bo może najpierw ten film wrzucę. Zobaczcie, to był głębosz, ten z Rolmaco na 50 cm. I co mamy? I mamy i tak kaszankę, i tak kaszankę. I... Dobra, ale o tym temacie to ja wam tam poruszę w drugim filmie. I teraz wrócę do tego rzepaku jeszcze. Dajcie, dokładnie sobie załączę. Te rzepaki naprawdę się wyrobiły. No też no nie można powiedzieć, że te podanie 30 paru kilogramów azotu nie miało na to wpływu, bo zawsze ma wpływ. Te bardziej wyrośnięte rzepaki, które tego nawozu nie dostały i te wschody były bardzo fajne, dużo szybciej powschodziły, no to widać, że mają jakieś tam niedobory. Te słabsze się fajnie powyciągały, także naprawdę no to warto było. I tutaj też, bo taki tam znajomy opryskiwacz chce kupić, tak zastanawia się, czy brać, tak sobie rozmawialiśmy, 36 metrów, on nie, on chciał 30, ja mówię, ty wiesz, 36 metrów, kurde, to jest raptem 6 metrów, a cena może jakaś nie kolosalna, różnica w cenie, natomiast wydajnościowo to jest przeskok jednak. No i tak się właśnie zastanawia, wiesz, jak te nawozy, czy one dolecą, no kurczę, tak naprawdę, czy mamy na myśli Saletrosan, czy Zaksan, czy tam, no teraz już jest ten Megan, przecież to lata bez problemu, na takie odległości, kurczę, to tam lata jak wściekłe. Nie wiem, jakieś tam inne może składniki, jakaś sól potasowa, chociaż dzisiaj to już, kurczę, ta granulacja jest na takim poziomie, że to tam nie ma problemu. No, no i widzicie, tu jakieś tam rumiany i tak dalej, i tak dalej. No dobra, czyli to w sumie tyle chciałem powiedzieć i dajcie znać, co o tym myślicie. Jak wy uważacie odnośnie tego RSM Ultima? Ja muszę sobie usiąść, podkalkulować. No to co prawda już nie na ten rok, no bo w tym roku mam, tak jak wspomniałem, na wózy, zresztą widzieliście, chyba tak zmontuję ten film, że najpierw będzie dostawa RSM-u. I więc jestem zalany pod korek. Natomiast nie, mam takie trochę mieszane uczucia, szczerze mówiąc. Ale gdyby, mówię, gdyby to tak sobie policzyć i by wychodziło na jedno, to chyba trochę może takie moje lenistwo, no bo zawsze to jest krócej, mniej czasu stoimy przy tym opryskiwaczu, nie? Zresztą wiecie, że ja te dawki w sumie tych mikroelementów też stosuję, takie no, stosunkowo niskie. Więc taką mam rozkminkę sobie dzisiaj przy tej mglistej pogodzie. To się samo komentuje, tu już nic więcej nie trzeba mówić. Kurde, ktoś mówił, że to brzydko wygląda. A nie wiem, co tutaj jest brzydkiego. Elegancko. Dla mnie się to podoba. O! I jest, jest i on. Znowu. Siemka, witajcie z kolejnego dnia głęboszowania pod groch, pod uprawy jary. Wcześniej mieliśmy pod kukurydzę, teraz mamy po kukurydzy pod groch. O dziwo, przejechane wcześniej talerzówką, przejechanie wcześniej, a może inaczej, wcześniejsze przejechanie talerzówką wystarcza do tego, żeby praca była przyjemna. Idzie też troszeczkę lżej, bo tu też jest i lżejsza ziemia. No i tutaj po kukurydzy będzie groch. Bałagan bardzo fajny. Tutaj trochę takie łączka, więc i gleba bardziej torfowa. I to zobaczcie, kiedy jest wszystko miękkie, to sobie będzie leżało spokojnie do wiosny. Wiosną przelecimy tutaj albo talerzówką, raczej chyba talerzówką, bo pewnie tym mój biały kompaktor
to będzie się zapychał w kukurydzy. Także talerzóweczką byśmy to przelecieli i siew i będzie mła, cycuś, glancuś. Idę zobaczyć rzepak teraz sobie, bo jeszcze tam mam rzepak. Słuchajcie, jestem na rzepaku, zaraz się odwrócę, bo tutaj tak naprawdę guzik widać, bo patrzymy pod słonko. Jak się odwrócę, to dopiero będzie wszystko widoczne. O, zobaczcie, jak z tego grochu wychodzi rzepak, także tak jak mówiłem tam w którymś wcześniejszym filmie, że no ten rzepak tam jest, po prostu jest zarośnięty przez samosiewy grochu. I ogólnie, gdzie rzepak, gdzie było mniej samosiewów grochu, to rzepak wygląda bardzo fajnie. Widać bardzo dużo takich przebarwień. Tu też mamy problem z tym dziadostwem. Ja to zawsze na to mówię, rzodkiew świrzepa, ale to się chyba inaczej nazywa fachowo. Gdzieś też tutaj, teraz nie wiem, gdzieś tu robiłem zabieg. Ale to chyba dalej w tamtą stronę. Już teraz nie będę chodził, szukał. Widzę, że tych przebarwień przede wszystkim dużo jest tam, gdzie właśnie są te takie rośliny, te chwasty skrzyżowych. Mam jakieś tam poprzebarwienia. Zobaczymy. Oto jakiś taki cienki okaz. No, tak jak wspomniałem. Cienki. I teraz zobaczcie, tutaj taki duży weźmiemy. Kurde, zaraz może w pęd będzie strzelał, co? O skurczysmok. No tu już jest ładnie. Zobaczcie, jaki korzeń, ten. Szyjka korzeniowa względem mojego palca. Nie? A jaki długi. O, ten jo. A tak wygląda, jakby faktycznie zaraz chciał strzelać. Ja pierdzielę. Wździbło. Wździbło, tak. No już on ci się nastrzela, wździbło. Także... No tu widać, że jest spoko. Tu widać, że jest spoko. Fakt, że on tutaj też zawsze lepiej wygląda. Już tam dalej nie będę chodził, są widać tam takie place. Przy słupach, przy tym tam jest też pełno jeszcze samosiewów grochu. O, tu wszystko jest widoczne tam na górce. Tu jest kolejna górka. To jest tam wszystko pozarastane jeszcze grochem, ale może pak się przybija. Co nie zmienia faktu, że nędznie to wygląda. No, natomiast no, takie okazy też nam się zdarzają tutaj. Dobra, idę, bo czas leci, a chciałem to dzisiaj zrobić, a tu jeszcze hektarów po hektarów do zrobienia. Tak to, proszę Państwa, wygląda z kabiny. Zdecydowanie większa prędkość pracy. Po 6, a no, między tam, o tu trochę glinki, tak między 5 a 7 na godzinę jeździmy, gdzie większość przypadków to jest tam właśnie 6,5 do 7, także idzie zdecydowanie lepiej, szybciej i pomimo tych resztek pożniwnych, to jak wspomniałem, wcześniejszy przejazd talerzówką spowodował, że no zdarza się, że się zapcha, no nie powiem, że nie, ale ogólnie idzie dobrze, tak? Żeby szło, to by było super. No i tu będzie groch w przyszłym roku. Tak, w przyszłym roku. Wytankowanie po ostatnim uprawie i to trzeba podzielić przez 12 hektarów. To ile będzie? 20 parę litrów, nie? 22? Nie wiem, nie chcę się liczyć. 20 litrów to by było razy 12, to było 240 i brakuje nam 30 litrów. Czyli tam gdzieś 22-3 litry wyszło na hektar. Fredek! Zostaw te bydlaki, no przestań. Jeśli ty jesteś nie na żarty. Tam kolejne dwa. Aha, widzisz? Spierdziela, gdzie pieprz rośnie. Jadę sobie tutaj po pługu dłutowym i zaraz coś wam pokażę. Coś, co mnie strasznie zastanawia, i tak dalej. Zaraz, sekunda, ustawimy, włączymy blokadę. Teraz zobaczcie, pługiem dłutowym było to robione na 50 cm. A ten mi nie chce wejść teraz. Głębosz mój, wspaniały. Myślę, że jedzie teraz na 35, na 40 może. I to zobaczcie, jak ciągnik ma ciężko. 2 na godzinę. I powiedzcie mi, o co tu, kurde, jego balans chodzi? O co tu chodzi? Przecież minęło od głęboszowania, niech to był sierpień, 2 miesiące. Dobra, niech 2,5 miesiąca. Nie było jakichś nie wiadomo jakich opadów w tym czasie. No nie wiem. Nie mam pojęcia. Była tu pszenica zasiana. Pszenica była po rzepaku. Więc te zmianowanie takie nie głupie. Pszenica była siana całkowicie normalnie, w sensie
nie w żadną talerzówkę i tak dalej, tylko normalnie za czek będę wychodził. Dlaczego? Dlaczego? Taki był filmik, nie? Kurde! Bo tam nie było kurde. Kto mnie to wytłumaczy? I to nie jest ziemia żadna zdegradowana. W tym roku tutaj ponad 8 ton pszenicy. Rekordowo co najwięcej z tego pola zebrałem, to rekordowo 9 chyba 100, 20 hektarów. W tym roku 8 tam coś, to też 20 hektarów. Rzepak dał około 4 w zeszłym roku, więc takie całkowicie normalne plony. Jak się uprawia, to tam zawsze jest ta glina, ona jest trudniejsza i tak dalej. Bez orka niby 20 lat. Tu już jest drugi raz głębosz ten nasz. Przeciągło od kiedy kupiłem głębosza, jest to drugi raz głęboszowany, no i raz pługiem butowym. I teraz o co chodzi? No nie ma sensu, wychodzi na to, że nie ma sensu tak robić głęboko, więc ja sobie wypłycam, znaczy no nie tak płytko, trochę głębiej. Jadę po prostu szybciej. No bo już raz, kiedy robiłem na 50, no to jaki jest sens jeszcze raz robić na 50, skoro nie ma efektu? No bo nie ma efektu. Zróbmy to tam na 30 i tyle. Zostawimy tak do zimy, będzie tutaj grog zasiany. Była kukurydza, więc mamy zmianowanie bogate, bo kukurydza, groch, rzepak, pszenica, pod kukurydzę obornik, kurde no. Nie wiem, powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to tak jest. No teraz tak może na 40 pojechałem, no. No dobra, no też nie będę głęboszem na 20 jeździł, nie? Bo to jest też paranoja. Jak już jadę, to żeby tam trochę zrobić, no może pojedzie bez sensu paliwo przepalać i tak dalej. No jest sporo jakichś tam chwastów, przecież nie będę tego randapował. A tym bardziej ta struktura gleby, takie pozostawienie gleby w... Kurde, pozostawienie gleby w takiej strukturze jest dużo lepsze, aniżeli po tym wale kolczastym, gdzie ta ziemia jest taka... Ona jest fajna, gdybyśmy chcieli od razu po tym siać, jak najbardziej, ale jak ma być zostawione na zimę, to zdecydowanie to jest lepsza struktura. Dlatego jest decyzja taka, że jadę jeszcze raz. Trochę paliwa przepalę, no ale uważam, że to jest lepsze rozwiązanie i tyle. Dobra, Wojtas. Naładowane. A mógłbym jeszcze z przodu dosypać, ale już mi się nie chce. Tu masz, panie, klin pod kołem. To ten klin. Ma tutaj swoje miejsce, proszę mi go na miejsce zapakować i jest oczywiście no, hamulce zaciągnięte, także waga włączona, że się częstuj się, częstuj się. Słuchajcie, pokażę wam, jak wyglądają te nakładki po tam 40 kilku hektarach. Patrzcie, jeszcze ten czubek tutaj ma miejsce. Z tamtej strony jeden, czekajcie. Z tego co pamiętam, to tu miałem chyba dwie czy trzy sztuki napawane i tak samo i reszta była z tą płytką. Teraz które są napawane? Cholera wie. Oglądałem, bo wszystkie miały płytkę. Chyba ten jest najbardziej zużyty. Tu mi się wczoraj kołek urwał. Tu już jest nowy kołek, tylko resztka starego wystaje. I ten ząb cały poszedł tu. To tak, o, tak stał. Kurna. O, tak był wygięty. No i przez to tu się całe to, kurde, ta odkładnia rozdupcyła. Ale jakoś tam te odkładnie jeszcze żyją. Także myślę, że ten rok mam jeszcze tam z 20 parę hektarów. Około 30 może. Nie, nie, 30 nie ma. Z 25, 7, z 27, no. Więc to jeszcze mam nadzieję, że przeżyją. Tym bardziej, że warunki są lepsze, bo jest po prostu... wilgotniej niż to, co robiliśmy wcześniej. O, ten ma zdecydowanie jeszcze większy żywot przed nim, ten taki najsłabszy jest, a reszta tak w miarę. No, czyli ogólnie polecam, nie? Ten zestaw w sensie, że tu kupujemy to osobno, czyli to jest dłuto, ale to jest jakby całe mocowanie dłuta i wymieniamy tylko później same te dłuta, nie? Najpierw trzeba trochę więcej pieniążków wydać, ale później zostaje nam to i
Dla mnie bomba. Co tam się odpaliło? Kurde, przy tym lesie to jest wiecznie mokre. Tu jest ciągle mokre. Ta godzina 15. Słonko nie wpuszcza, jest kurde bagno. Zaczyna się, kurde. Gdzie ty jedziesz, kurna, gdzie ty jedziesz? Ja pierdolę. Wiem, że tu tego skłonu nie widać, ale on tu jest zajebiaszczy. Kurwa, 7 czy tam, no więcej, bo mam z poprzeczniaki zrobione 8 hektarów, już chyba z 9 godzin robię. Co to jest za pole, kurna, zdewastowane. Twardo jak diabli. Kurna. A w pizdziec tam. Chyba tu to tylko wszystko w plecy na ten bolu. No brakuje mu ewidentnie obciążnika z przodu większego, albo koła trzeba zalać, no. No. Jaka tu jest męczarnia, jaka tu jest męczarnia i same straty. To co wam pokazywałem, że nie ma dłuta, to pęk po prostu cały ten ząb, cała ta słupica. No nie podejdzie tu na wprost. Ściągnie go i tyle. Ja 1 maja. No takie, jak pijany zając. Zresztą widać tu wszystkie te białe te, to wyłączałem nawigację i ręcznie jechałem. No próbuję go nawigacja wciągnąć, ale no co, o, zostawię takie szpary. O świecie kochany. Tu to trzeba lat, żeby to rodziło. No już starczy, idźcie do siebie. No, dawaj, Gustaw. Nie macie. No idź, 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 gościu. Dawaj, dawaj, dawaj. Maśka. Ja tu jeszcze musiał po krzakach za wami łazić. Tego nie wygrali. Idź, Gustaw. Maśka, dawaj, dawaj. Przytyła w końcu, kurde, chyba przestał cię ciągnąć za te cyce, co? Ten zdechlun mały. Ale wy w którą stronę? Mi się kierunki coś nie popierdzieliły? Czasami? No już was nie ma. No co, przez wagę będziesz szedł. Idź, kurde. Mały, zasuwaj. Już was nie ma. Dawaj, dawaj, dawaj. Ferdek. Noż, czy ja mam ci specjalne zaproszenie wysyłać? Chłopie, zasuwaj. Gustaw, trutniu. Idźcie, idźcie. O gościu, to ty chyba już teraz na steki będziesz musiał pomału jechać. Ty na matkę skaczesz. A tu reszta wesołej kompanii. Na co czekacie? Już, Deksa, Nela. Uciekać mi stamtąd. Dawaj. Szt. Deksa. To jest złośliwe babsko. Tam, poszli. Redek! Żebyś ona ci w końcu kiedyś z tego kopyta gwizła, się nauczysz może. Za czym ty czekasz? Już was nie ma. Już. No dawaj, Baśka. Już się szaleju najadła. Cyk, dziękuję.
Dawaj, złośliwcu. Nie masz gdzie łazić, jeszcze musisz mi tu chodzić, kurde. Przy suszarni akurat.